Ogromny transport przejedzie przez pół Polski. W nocy z 12 na 13 listopada wjedzie na drogi województwa śląskiego. Tak wyglądają elementy maszyny TBM, które przywieziono z Hiszpanii do Polski. Jest potrzebna do wydrążenia tunelu o długości 2250 metrów na trasie S19 na Podkarpaciu. Na razie w częściach dociera na plac budowy, ale po złożeniu tunnel boring machine będzie miała 112 metrów długości i 15 metrów średnicy. Maszyna drąży tunel, następnie są wycofywane siłowniki, zabudowywany jest pierścień, co daje nam 2 metry bieżące tunelu, następnie siłowniki odpychają się od zabudowanego pierścienia i tak ta procedura jest powtarzana aż do wybudowania tunelu w całości. Ściągnięty z Hiszpanii kret pozwoli na sprawniejsze prowadzenie prac. W ciągu doby będzie się przesuwał o 10 metrów. To 10 razy szybciej niż w przypadku innych metod. Powoli odbywa się natomiast transport, który jest dużym wyzwaniem. Najpierw statkiem z hiszpańskiego portu Santander do Szczecina, stamtąd barkami i pontonami po Odrze do Opola. Teraz rozpocznie się etap lądowy. Ten transport jest pierwszym po tak długiej trasie, tak duży transport. Tak, czy to jest wyjątkowe i to się zdarza pierwszy raz, jeżeli chodzi o parametry, które prezentowane są przez transport. Wielką operację logistyczną będzie można obserwować na drogach w kilku województwach. Samo planowanie zajęło rok. Transport z Opola do Rzeszowa nie będzie poprowadzony tak, jak mogłoby się wydawać kierowcom. Trzeba było przeprowadzić ekspertyzy, czy mosty i wiadukty wytrzymają transport maszyny, której największa część waży 4000 ton. Nie możemy pojechać najkrótszą drogą. Szukaliśmy przez 2 miesiące tak bypassów, czy objazdów przez Śląsk, północną częścią, południową. No nie udało się. Kilkaset żeśmy zrobili ekspertyz mostowych. Jest niestety kilka takich, takich obiektów mostowych, które wybudowane stały kilkadziesiąt lat temu, no nie przewidywały przenoszenia takich ciężarów. W nadchodzących dniach na kierowców czekają utrudnienia na największych trasach. Konwój w pierwszej kolejności dojedzie autostradą A4 do węzła Gliwice-Sośnica, gdzie wjedzie na A1, a następnie trasą S8 w kierunku Warszawy i dalej drogami S2, S17 i S19. Na szczęście wszystko będzie się odbywało w nocy, pomiędzy 22 a 6. Cały transport będzie się składał z 14 zestawów transportowych, pomiędzy którymi musi być około 900 metrów odstępu, po to, żeby obiekty, mosty i wiadukty mogły odpocząć po przejeździe poszczególnych zestawów. Kolumna pojazdów będzie miała około 4 km długości i musi poruszać się bardzo wolno. Co ważne, dla kierowców nie będzie można ich wyprzedzać. Na każdym obiekcie możemy poruszać się z prędkością maksymalnie 10 km na godzinę. Nie możemy na obiekcie ani przyspieszać, ani hamować, ani zmieniać kierunku ruchu. Na 100 metrów przed i za obiektami musimy jechać prędkością stałą. Wyjazd pojazdów stąd, z portu w Opolu, zaplanowano na 11 listopada o godzinie 22. W nocy z 12 na 13 listopada kolumna będzie poruszała się na terenie województwa śląskiego. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak zaplanowano, to powinno udać się zakończyć operację w ciągu około 20-25 dni, czyli jeszcze przed świętami. Ostatnie elementy dotrą na plac budowy najpóźniej z końcem stycznia przyszłego roku. Wtedy rozpocznie się składanie maszyny i drążenie tunelu pomiędzy węzłami Rzeszów Południe i Babice.